malutkie krwawionko pod spojówką, to jest tak jakby siniak pod skórą. Ale to nie minie boli, więc... 2-3 tygodnie miną i to powinno wszystko być dobrze. Niech pani zakryje lewe oko. Dolny to jest 9, 5, 8, 3, 6. Świetnie. Środkowy. A, pierwszy trochę zamazany. Dalej jest 6, 3, 8, 9? No. No, prawie. Prawie, ale to już jest powyżej. Tak. Powyżej standardu. Drugie oczko. Lewe. Dobra. Góra najpierw. 6, 3, 5, 8, 9. Świetnie. 150% pierwszego dnia. Wow. Gratuluję szybkiego, dobrego dziękuję widzenia. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Oj. To po pierwsze przez to, że teraz nosimy maski, to jest najgorsze i okulary parują i to wszyscy wiedzą, że to jest ból tyłka dosłownie. Ale chyba najbardziej mi przeszkadzało to, że nawet jak idę do durnego autobusu, to nie widzę numeru. I to jest takie małe rzeczy były denerwujące na dobrą sprawę. Nie wiem, jakieś menu w knajpie, durne światełka, cokolwiek. Nie było tego widać, było rozmazane. Chociaż i tak nie miałam tak źle, bo ja miałam wadę 2,75 na minusie i w drugim miałam chyba 3,25. Więc to też jeszcze nie było aż tak źle. Nie byłam do końca ślepa bez okularów, ale nie było dobrze. Słyszałam same dobre rzeczy, więc to już od razu było, że o, będzie dobrze, na spokojnie podchodzimy. Ale nie spodziewałam się, że aż tak dobrze będę widziała od razu po. Myślałam, że to będzie wszystko za mgłą, będzie jeszcze tak nie do końca tutaj coś, że z tydzień zajmie miesiąc, żeby... Ale wow. Dzisiaj rano jak wstałam, to zobaczyłam, mamy świerk przed domem i zobaczyłam pojedyncze igły i normalnie myślałam, że się popłaczę. No przyjemne to nie jest, jak ktoś coś wokół zawsze robi, ale to nie jest coś strasznego, że o Boże, wycinają mi na żywo pół oka. Więc lekki ucisk. Trochę światełka. Najgorsze, że trzeba się skupić w jednym punkcie. A tak to potem poszło bez problemu. Wszystko mi wyjaśnili, też się dopytywali, czy jeszcze mam jakieś pytania, więc na każdym kroku to było, czy jeszcze coś chcę wiedzieć, czy coś muszą mi dopowiedzieć, więc super było. Że polecam z całego serca, naprawdę warto.